Anko, część z Was na pewno już widziała urywki z tych filmów na Facebooku. Wrzucę całość, żeby Ci pokazać, jak pobawiłem się kurtnikiem, który, kurczę, leżał wtedy 4 lata w krzakach. Z powłoką oczywiście. Nie wygrałem. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patek za patek. Właśnie go wygrzebałem. Z krzaków, dosłownie, leży. To jest towar, kurczę, mistrzowski, jeżeli chodzi o testy. Pod chmurą, cały czas, powłoka. Tutaj siedzi chyba H2O.net i to była ta pierwsza chyba grafenowa. Tu żery są niesamowite. I zaraz będę właśnie badał teren. Mam dwa produkty, które moim zdaniem powinny robić temat. I zobaczymy. Jest to jeden, to jest szamponem. Jeden jest szamponem, a drugi jest typowym takim APC, znaczy kurczę, no kwaśne APC, no dobra, niech będzie, że kwaśne APC. No taki, kurczę, do odtykania, do usuwania właśnie osadów wapiennych. Tutaj, co to, farba schodzi? Ale coś tu wyżarło, jo, ciekawe co, zobaczymy co to będzie. O co tu chodzi? Kurde, tego to, ty zobacz co tu się wydarzyło. Ha, kurde. No styrany jest, słuchaj, strasznie, 1,5 roku nieruszany, zima, lato. Raczej lato, tak, lato, zima i teraz wiosna. No zobaczymy, kurde, ale tu będzie przeprawa. Cudowny towar. Słuchaj, oprysk trzyma się jak głupi. A jaki oprysk? A już ta piana chyba była. Z firmy Wow Shell Chemicals. Nie pamiętam, tam Proeco coś tam, kurczę, 3000 chyba, czy 5000. Jak to się ma? No, pewnie zmiękczy ładnie. Panel, no nie jest jakoś nadmiernie nagrzany, ale zobacz jak puszcza. Fajnie, nie? Fajna piana w ogóle, śmierdzi zasadowo niestety. Tam przełamana czymś jest, ale to kurczę, daleko do luksusu, ale uwielbiam ją. Przez to, że właśnie, zobacz. Ona nawet z tego, z opryskiwacza, tak bąbelkuje, tak się pieni. Bardzo ładnie, nie? Dobrze. I teraz kranik. Chwilę jeszcze poczekam. Zobaczymy, co to wymyśli, kurczę. No bardzo jestem ciekawy. Tu jakiś osad. O, ty zobacz, schodzą kupy, kurczę. Ale jazda. Zero hydro. Ja pierdolę. Ale kupsko zeszły. Zero hydro. Nic kompletnie. Głaz. A gdzieś tutaj te odciny widziałem. Teraz przywrócić to kurcze do użytkowania. Znaczy do użytkowania. Teraz będzie fajnie właśnie się pobawić stosowną chemią, żeby ruszyć. Powiem Ci, że wbrew pozorom nie jest aż tak źle. Nie czuję takiej mega szorstkości, ale no, widać po panelu, nie? Że woda stoi tak, jakby tutaj nic nie było. No dobra, lecę teraz z myciem właściwym, a później lecimy na kwaśno. Miałem wskakiwać z szamponem. Odpuściłem sobie. Ta sama piana, ten sam oprysk, z tym, że jeżeli chodzi o szofranko, w takich sytuacji gąbeczka. Tak, gąbka. Tak jak pokazywałem kiedyś, że do usuwania ciężkich zabrudzeń z dejronem i z kwasem fenomenalna jest właśnie klasyczna gąbka. Z tego względu, że w niej masz cały czas temat i cały czas masz delikatne tarcie. Oczywiście nie mścimy się nad tym, tylko delikatnie przesuwamy. O, i gdzie nie, gdzie czujesz, gdzie puściło. To jest właśnie to. To jest różnica, jeżeli chodzi o pędzel. Na pędzlu tego nie czujesz. Czy na szczotce, powiedzmy, gąbeczka jest niezastąpiona. Tak samo i rękawica. Nie wyczujesz tego tak dobrze, jak na właśnie gąbce. Dlatego warto zaopatrzyć się w jakąś gąbkę, która będzie delikatna. Będzie służyć do takich rzeczy. No i zobaczymy teraz, jeżeli chodzi o hydro. O, ja też jestem ciekawy. W dalszym ciągu nic. Kurde, w dalszym ciągu nic. No jest jeszcze tutaj, czuć, że te osady są, kurczę. Ciekawe, czy to odmulę, co?
Postaramy się to odmulić. Ależ, no coś tu się broni, zobacz. Coś tu się broni, zaczyna coś się dziać. Jeszcze jedno podejście. Wykluczamy gąbkę. I teraz skoczę z zawodnikiem. Słuchaj, będę testował. Nie pokażę ci, co to za zawodnik. Zasłonię, kurczę, aparat. No, na chwilę obecną czuję takiego nowego króla z tego względu, że produkt do opon, do komory silnika, będę go badał teraz właśnie na zabrudzenia przy tapicerce, jak ci się wyleje na przykład ropa. Czyli ogólnie tłuste osady. Butelkę odstawiam. Spryskałem. Druga strona gąbki. O, i tu jest poślizg przy tym produkcie. Ojej. Oj, oj. On jest taki tłuściutki. Na oponach, słuchaj, porównywałem go z Carlabem i nie pamiętam. Będzie film. Tworzę go właśnie. Będzie to długi film. Z tego względu, że parę opcji z tym produktem musiałem popełnić, bo jak już coś usiądzie, a i nie jest drogi. 10 litrów, tak, bo w piątkach nie mam, 200 zł. I jest dostępny. I nic się nie zmieni, słuchaj, jeżeli chodzi o ten produkt. Dobra, dorzucę jeszcze tego produktu. Ojajajajaj. Dobra, dorzuciłem. Zobacz, jak on siedzi, nie puścił. Zobacz, pięknie. To i tak, tak czy tak, kwaśny produkt będzie musiał wskoczyć, ale najpierw zbierzemy tak zwane te biologiczne, można powiedzieć. O tak, puste. Produkt fenomenalnie będzie przygotowywał na przykład do korekty, bo on, kurczę, wszystkie silikony, tłuszcze zbiera. Będę go badał na lakierze. Właśnie po to wyciągnąłem ten błotnik, żeby spryskać lakier i zobaczyć, czy w koncentracie go przypali. Obawiam się, raczej podejrzewam, że syfu nie narobi. Tak samo będę sprawdzał na felgach, tak samo będę sprawdzał jeszcze kwaśne produkty. No dobra, nie będę cię męczył, a nie, pomęczę cię jeszcze. Zobaczymy hydro. Tutaj gąbeczka, spadniesz? Nie, tu gąbeczka. Lepiej niech tu leży. Zobacz. Zobacz, co się dzieje. Co za produkt. A jeszcze nie skończyłem z niczym kwaśnym. Mega, co? Będę chciał ten produkt sprawdzić, słuchaj, na zabezpieczeniach. Czy na przykład 1 do 10 w koncentracie będzie można zebrać zabezpieczenie, na przykład kończący się wosk, kończący się reload. Może być to strzał w dychę. Na chwilę obecną jaram się tym produktem. Co lepsze, nie śmierdzi jakoś tak strasznie, ale pH ma 13,5. Także jest ogień. Ogień. Umyte. Trzy podejścia, słuchaj, i więcej już się nie poprawiło. Tutaj był całkiem niezły zjazd, ale zobacz, ile tu jest kamienia. To jest w ogóle ogień. Ale, słyszysz, jak wyjałowiło? Czuję, że ten produkt po prostu będzie taką robił robotę. Pewien kolega dostał już ten produkt, przetestował na oponach i jest zadowolony. Mam nadzieję, że sprawdzi go też tam, gdzie, o co go prosiłem, żeby sobie w nim wskoczył. No to teraz, tak jak widzisz, przyjacielu, możesz też wskakiwać na lakier, ale oczywiście spokojnie. Proponuję najpierw 1 do 10. Tutaj jest mega gruz, więc i pojechałem w koncentracie. No nic, biorę się za usuwanie wżerów, kamienia. O, ale czuję, że to może, mogę tego nie ugryźć, bo tu jest naprawdę tak wżarte, że tutaj chyba tylko i wyłącznie korekta. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy. Jak się domyślasz, nic z tego nie wyszło oczywiście. Raczej doczyściłem w ten sposób, że jest ślisko-jałowo. Co lepsze, powłoka widać, że siedzi. Słuchaj, no tu widać ewidentnie mocniejsze przyciemnienie, ale co z tego, jak już wżarte jest to w lakier. Ale opalara. Chcę zobaczyć, czy uda mi się wygrzać. Najwyżej przepalę lakier. Tu raczej już nic z tego. Muszę sobie stanąć, jak powiem. O, tu jest dobry kąt.
No, słuchaj, jakby ci to powiedzieć, kurde, no, to jest to, to jest właśnie to. Okej, dobra, teraz zobacz, co jest grane. Patrz, kurde, nie wiem, jak ty to widzisz w tym aparacie. Bo mi tutaj, kurczę, odbija się. Patrząc tu, tu już jest, kurczę, prawie że igiełę. No i idealnie, a tu jeszcze widać te wżery. Lecimy tu. O, tu będzie dobrze widać. Odbija mi się wszystko, słuchaj, nie wiem, jak ty to widzisz, kurde. Ale postaram ci się to jakoś zobrazować. Ale szkli od razu. One z czasem mogą wyjść, albo i nie. Zobacz, co się dzieje. Ja. Dobra. Także, jak masz ptasią kupę, świeżo wżartą, nie czekaj. Bierzesz właśnie, tak jak widzisz, opalarkę i z wyczuciem na panelu, zobacz. No co tu dużo mówić. Poezja, poezja. No i co, i doprowadzę go do stanu używalności? Oczywiście. Tutaj widać to doskonale, słuchaj, patrz. Kurde, jak ty to widzisz? Jak ty to widzisz? Nie wiem. O, dojadę do tej linii jeszcze tutaj, żeby ci to zobrazować lepiej. Rerere. Za. Jej. Słońce ci tak nie wygrzeje. Oczywiście robimy to z wyczuciem, słuchaj, bo przypalić lakier też żadna sztuka, a szczególnie na plastiku. No i zobacz. Patrz. No dobra. Dostał błysku, połysku. Są tylko rysy. Zobacz, no, wygląda genialnie. Co mnie bardzo cieszy, ta powłoka cały czas siedzi. A nawet nie wiem, jakie jest hydro. Właśnie, zobaczmy, czy się hydro poprawiło. Sam jestem ciekawy. Zobaczmy, zobaczmy. Zobacz. Ostatnie podejście, wybacz, kurczę. Błotnik, słuchaj, dostał połysku. Co lepsze, hydro, zobacz. No niestety za dużo się nie poprawiło, ale zjazd jest. Co mnie cieszy, gładziuteńki. Gładziuteńki. A jeszcze nie widział. Nie widział. Czego nie widział? No. Tar removera. Tejron to myślę, że jest zbędny, bo to nie jeździło, leżało, ale też by pasowało. Nieźle, co? Teraz tak, jeżeli chodzi o te wżery i opalarkę, słuchaj, to nie jest tak, że one wszystkie już znikną na maksa. One się mogą jeszcze kiedyś pojawić, wyjść. Bo to jest takie troszeczkę, wiesz, no, delikatne można powiedzieć oszustwo. Jak jest gruba ingerencja w tę powłokę i w lakier, no niestety one mogą wrócić. Ale myślę, że 80% kurczę znika. To jest fajna akcja, jeżeli chodzi o opalarkę, jeżeli masz świeży wrzew. Ptasia kupa, albo jak ktoś ci peta wrzuci właśnie na maskę. Wskakujesz i regenerujesz. Tak samo jak i, znaczy jeszcze jak masz powłokę, to już jest w ogóle bajka. Tak jak widać, powłoka, słuchaj, jeszcze siedzi. I to ewidentnie widać, że przyciemnienie jest delikatne. A teraz co? No teraz pozostaje mi tylko wyjechać tutaj z pastą, a mam ich trochę. I niestety, kurczę, nie mam czasu. I coś może wrzucę, kurczę, kolejnego i wrzucę w krzaki. Może podobnie będzie. Będzie kolejny towar, który będę sobie testował i sprawdzał właśnie między innymi usuwanie kamienia, czy też takie właśnie biologiczne zabrudzenia. No fajnie. Cieszy mnie to, że wrócił połysk na maksa. Naprawdę, zobacz. Coś fantastycznego. Wyjadę jeszcze na słońce i więcej cię już nie będę. Zostały tylko rysy. Tak jak widać. Bajeczka, co? Oczywiście ten połysk już nie jest tak mokry, kurczę, jak na początku z tą powłoką. Swoje wyleżało. W sumie 4 lata w krzakach. Po 2 latach było odtykanie i tak sobie leżało. I tam każdy, kto chciał, to przerzucał ten błotnik. Nie patrzyliśmy na rysy. Na panie, tak jak widzisz tutaj, zobacz, rysy potężne. I teraz tak, jeszcze różnica rys na... wiesz co, nie widzę tej różnicy między powłoką, a nie, podobnie się rysuje. Kurczę, chociaż ciężko złapać nawet te rysy. No jest dobrze. Hej!